15 października wybory, pani się wybiera, już to Zagle deklarowała. No właśnie, no i tak od razu zadam, na kogo pani zagłosuje? To jest moja osobista sprawa, jakoś nie mam, ale na pewno będę robiła wszystko, żeby była zmiana. Ale tak... Walczyła o to, żeby w końcu była zmiana, tak. Okej, okay. Czyli można powiedzieć, że Polsce przyda się powiew zmian. No, myślę, że bardzo. Myślę, że bardzo. Dlatego myślę, że też bardzo jest potrzebne to, żebyśmy po prostu na te wybory wszyscy poszli. Jak pani zachęci młodych ludzi, którzy często i gęsto są na bakier z polityką, żeby oni poszli do urn? Kurde, nie wiem. Nie mam jakiegoś pomysłu. Ja się też szczególnie jakby w tych kwestiach nie wypowiadam. Nie wiem, no myślę, że tak trzeba byłoby tak puknąć ich, was, młodzi ludzie, bo ty jesteś bardzo młody, w głowę i powiedzieć, ale to jakby nie robicie tego dla babć swoich, dla mam, tylko serio dla siebie. Bo wszystkie zmiany, wszystkie procesy to jest też, to jest etap jakiś. To też nie jest teraz i tu, więc wszystkie rządy będą miały swoje konsekwencje, za które będziecie płacić wy, albo z których będziecie się cieszyć, tak? Więc uważam, że na tym polega demokracja, że niech każdy idzie i zagłosuje ze swoim sumieniem. Niech to będzie dobre sumienie, ale nie, na tym polega demokracja, wiesz? No niestety, bo ja szanuję instytucję, jaką jest demokracja. I czy mi się podoba, kto rządzi, czy mi się nie podoba, na tym polega demokracja. Ale najważniejsze jest, żeby po prostu pójść i oddać głos. Bo jak oddajesz walkowerem, to nie masz prawa później narzekać. Dokładnie. No i tak z punktu widzenia jakby kobiecego, myślę, że kobiety też, no młode kobiety powinny też perspektywicznie dużo bardziej pomyśleć też o tym, jak ważne jest to, żeby one swoje silne prawa miały. Więc ja, wiesz, ja jestem taką osobą, że jak ja bym nie chciała mieszkać w tym kraju, mi się wiele rzeczy nie podoba, ale jakbym chciała, to mogła wyjechać. Natomiast nie chcę, bo chcę żyć w tym kraju. Ale jeśli idę, głosuję w pewnych kwestiach, to też po to, żeby moje córki, które w tym kraju jeszcze będą wiele lat żyły, miały życie fajne, godne i równe na przykład z mężczyznami, tak? A co pani myśli o połączeniu wyborów z referendum? Czy to referendum jest tak? Weszliśmy na politykę, ja tak jakoś niechętnie, nie chcę chyba, wiesz? Już to już tak za daleko, natomiast no pytania referendum, no...